witam Państwa. Fajnie, że jesteście na kolejnym wieczorze autorskim w gościnnych progach tutaj Biblioteki na Czerkaskiej. Witam Panią Hanię, Panią kierownik Hannę Weber. Witam naszego gościa. Proszę Państwa, dzisiaj Państwa i moim gościem jest młoda, zdolna poetka z Bydgoszczy. Jest to jej pierwszy taki wieczór autorski z Powiedzią do Zerenia. Marta Laura Rzepnikowska. Witam. Marta, przedstawię Państwu swoje wiersze, ale nie tylko, ale do tego jeszcze wrócimy. W pierwszej części, zanim przedstawi swoje teksty, będziemy rozmawiać właśnie o poezji. No to, żeby już nie przedłużać, to może najpierw przedstaw się w paru słowach, na tyle, na ile potrafisz w tej chwili. W tej chwili? No. Imię, nazwisko, wszyscy znowu, tak? I teraz, dużo w skrócie, jestem artystką, zajmuję się pisaniem, zajmuję się też śpiewaniem, moją wielką pasją jest aktorstwo jeszcze. A tak czysto teoretycznie to jestem wizerzystką i kosmetyczką, aczkolwiek ostatnio też myślałam o dziedzinie dziennikarstwa. No i do tego dojdziemy jeszcze. Natomiast tutaj naszym tematem jest jednak poezja i stąd moje pierwsze pytanie. I jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z pisaniem wierszy? Co Cię do tego skłoniło? Czy to może było jakieś konkretne wydarzenie z Twojego życia? Że usiadłaś, zaczęłaś, że napisałaś swoje wiersze? Pamiętam taką sytuację. To były jeszcze czasy, gdzie miałam chyba pierwszy komputer, z tego co pamiętam. I nie było jeszcze żadnych gier takich bardziej zaawansowanych. I jakoś tak napisałam po prostu zwyczajny wiersz o słońcu. I w sumie do końca nie wiem, gdzie jest to. Po prostu napisałam ten wiersz i jakoś to odłożyłam i pisałam co jakiś czas, ale bardzo szuflady. Dopiero w momencie, gdy poszłam do gimnazjum, pani Basia Jędrzejewska wyciągnęła ze mnie tę poezję. No właśnie, pozdrawiamy panią Basię Jędrzejewską. Niestety nie mogłam przybyć. Wiem, że to jest twoja dawna nauczycielka, polonistka, właściwie osoba, która chyba poza rodziną pierwsza zobaczyła twoje teksty w ogóle. Więc to bardzo ważna dla Ciebie osoba. Drugie moje pytanie to pytanie o Twoich ulubionych poetów, Twoje wzorce literackie i czy teraz to mniej więcej są te same nazwiska, te same rodzaje poezji, co kiedyś? Czy to się zmienia? Myślę, że trochę się pozmieniało, ale cały czas jestem przy pani Polskiej Jozefie Przepysanowskiej i jeszcze jestem przy Mironie Białoszewskim, ale Mironie zachwyciłam się dopiero w liceum. I tak naprawdę Miron jest na pierwszym miejscu. A dlaczego? Jego dziwność, jego skrótowość, jego specyfika po prostu mnie w jakiś sposób zachwyciła. To, jakim był człowiekiem, też osobiście, prywatnie, bo też czytałam wiele artykułów, oglądałam też film o nim. Po prostu jako osoba i dodatkowo to dla mnie była taka postać, która tą swoją dziwnością przyciągała do siebie. Tą swoją taką, on miał kilka takich swoich właśnie przyzwyczajeń. Po prostu jakoś tak mi zaimponował, że był takim ostrym, tak? On nie był z ludźmi, ale się też ukrywał. Tak. Pewnie mówisz o tym filmie z Andrzejem Kudziakiem i Krystyną Jandą, tak? Teraz przejdźmy do Twojej poezji już konkretnie, w którym przygotowałem się do tego spotkania. Tym bardziej, że to jest dla mnie duża odpowiedzialność prowadzić wieczór autorski wierszy takiej poetki, prawda? Przejrzałem Twoje wiersze i w którymś z wierszy Makijaż znalazł takie sformułowanie gdzieś tam w jakimś kontekście pragnienia miłości, coś o pragnieniu miłości. I czy zgodziłabyś się ewentualnie z jakąś tezą, że być może to owo pragnienie miłości jest jakimś wspólnym mianownikiem Twoich wielu utworów poetyckich, może nawet jakimś leitmotivem, który wraca, a być może nie, być może... Właśnie podczas wyboru tych wierszy, w pewnym momencie stwierdziłam, mówię, to nie, mówię, no tym też nie, bo miałam takie właśnie, odczułam takie wrażenie, że jednak ten motyw takiego pragnienia, czy miłości, czy właśnie bliskości z drugim człowiekiem, nawet takiej mentalnej, to jednak jest właśnie taki motyw przewodni w moich tekstach.
Nie tylko w formie poezji. Rozumiem. Zresztą to jest, dotyczy każdego z nas, to jest temat uniwersalny. Może takie pytanie jeszcze bardziej ogólne, czym jest dla Ciebie poezja w ogóle? Niekoniecznie Twoja w ogóle poezja. No wiem, to jest niby łatwe pytanie, ale trudna odpowiedź. Dla mnie poezja jest kolorowym ptakiem, który mknie gdzieś i raz zatrzymuje się na jednym parapecie, na drugim. I w zależności od tego, gdzie się zatrzymuje, to też jest postrzegane inaczej. Bo można czytać różne wiersze, albo czytać taki sam wiersz po kilku latach i ona w nas działa zupełnie inaczej. Dla mnie to jest taka nieosiągalna przestrzeń. Coś takiego, co po prostu daje nam moment zatrzymania się w jakiś sposób. A ile jest w Twoich wierszach, ile jest kreacji takiej artystycznej, poetyckiej, a ile jest, nie wiem, postrzegania świata, no bo wiadomo, że w każdym wiersz to też jest jakaś obserwacja zachowań ludzkich, czegoś, co jest za oknem, co też nas inspiruje poetów. Myślę, że nie potrafię tego. Nie, jedno i drugie. Jedno i drugie, tak? To też jest fakt. Zależy też, jaki mam dzień i o czym chcę pisać, bo po prostu to samo wcześniej się wychodzi. To nie jest tak, że chciałam przejść jakiś na przykład, że jechałam autobusem i była masa ludzi i coś tam dalej, tak? Po prostu muszę być ten dzień i ja po prostu wiem, czy chcę. Czy mam cię ochotę, żeby opisywać świat? Czy mam ochotę, żeby opisać swoje wewnętrzne ego, jak się czuję? Czy co przeżywam na tym momencie? A czy masz już za sobą na przykład jakiś pierwszy opublikowany wiersz w prasie? Bo to jest co innego w internecie. No dobrze, to wspomniałem już o Barbarze Jędrzejewskiej. Ona powiedziała na ostatnim spotkaniu w kawiarni literackiej w Łodraczku na wieczorze z Jonatą Szpejką, że o poezji kobiecej. Tutaj cytowała Stefana Pastorzewskiego, który coś tam powiedział, że istnieje taki fenomen. Basia oczywiście powiedziała, że się nie zgadza, że prawdziwy podział na poezję to jest po prostu na dobrą poezję i na słabą poezję. To jest jedno odniesienie. Drugie odniesienie, coś podobnego zupełnie, właściwie to samo powiedziała Jolanta Waziak ostatnio w Salonie Hoffman, że nie istnieje poezja kobieca. No i moje pytanie do Ciebie. Jak Ty się do tego ustosunkujesz, że powiedziałaś o pani Kostkiej-Stworzewskiej? Tutaj można przywołać też nazwisko Heliny Poświatowskiej. I to jest właśnie problem, bo z jednej strony w jakiś sposób oburzamy się, czy nie kobiety, jeżeli ktoś skrytuje naszą poezję kobiecą, ale nie oszukujmy się, poezja kobieca jest według mnie bardziej właśnie, no jest taka mega kobieca, bo kobiety też może postrzegają świat, są nadwrażliwe i nadwrażliwe właśnie, są bardzo emocjonalne i uważam, że stwierdzenie, że czyjaś poezja jest kobiecą, nie do końca jest negatywna. I myślę, że po prostu można by tak ją skomentować. Ale oczywiście oprócz tego, że jest kobieta, też są wiersze, na przykład, które są bardziej, nie wiem, filozoficzne, tak? Czy na przykład bardziej takie... Po prostu nie wszystkie są mega kobiece. Właśnie ja mam takie zdanie, że tu nie do końca się właśnie zgadzam, że coś takiego istnieje, jak poezja kobieca. I nie chodzi mi o wiersze pisane przez wszystkie kobiety, wszystkie poezji, to jest pewien nastrój, pewien również forma wiersza, treść oczywiście. To jest rodzaj takiego, jakiegoś takiego, no, czegoś, co istnieje po prostu, czegoś fenomenu. Natomiast uważam, że samo stwierdzenie, że coś jest poezją kobiecą, nie jest ocenne. To jest tylko rodzaj opisu, tak jak jest poezja dominatoryjna, poezja w ogóle o miłości, poezja jakakolwiek inna. A oczywiście tu się zgadzam z Basią, z Jolą Basiak, że podstawowy podział to jest jednak na dobrą poezję i tu trochę gorszą poezję. Ale uważam, że jak najbardziej, bo jest poezja kobieca, no chociażby właśnie przywołałem nazwiska pani Kostka-Stworzewska, Poświatowska, w późniejszych czasach Małgorzata Hila, być może jeszcze tutaj z Bydgoszczy się parę autorek znalazło, które pisały w ten sposób, właśnie tak akcentując. No to może tyle, jeśli chodzi o pierwszą część. Myślę, że publiczność się zamknęła na przede wszystkim wierszem, a ten no to proszę. Pierwsza prezentacja. Zapal papierosa, przesączony samotnością pokoju. Wypij dwie lampki wina, co by złagodzić cierpienie. Połóż się do łóżka z dwiema poduszkami.
Może we śnie przyjdzie. O poranku krwi, że sam się budzisz i sam jesz śniadanie i nikt nie zajmuje ci łazienki. Nadzieja. Skończyła się moja data ważności. Teraz nie jestem już przydatna. Dopóki jest maj, jestem słońcem. Zimą już mnie nie chcesz. Patrzysz na mnie, gdy burza i pioruny, gdy pada zwykły deszcz, odwracasz wzrok. Nie opowiesz mi, ani nie pokażesz tego, zamknięty na klucz. Mimo to ja wciąż stoję, wyciągniętymi dłońmi z nadzieją na cud. Wiosna. Nie potrafię pisać o wiośnie. W sercu mam jesień. Melancholia upaja się bez dechu. Nie potrafię pisać o miłości. Nie znam jej ideologii. Rozstraja linię moich poszarpanych nerwów. Nie potrafię pisać o młodości. Poglądały się lata i drogi. Przegrałam w pośpiesznym biegu. Zegara cię tyka, a wskazówki nie wytrzymam. Od i do autorki. Pęd niedoskonałości porywa podświadomie ciało. Może obudzisz się jutro z pragnieniem wspomnień na ustach? A może wejdziesz w labirynt umysłu, grzebiąc w pudłach napotkanych po drodze? Odnajdziesz bukiet wyschniętych przyczyn? Nie wiesz nic, budzisz w sobie tylko ułomne westchnienia, szkaradnie emocjonalne porażki. Kolekcjonujesz banalne myśli, wypuszczasz na wolność swoje możliwości, nie dając im mapy. Błądzą przez 24 kilometry życia. Droga wciąż długa, drogowskazy bledną w obcym blasku. Ile jeszcze kilometrów przegapisz? Ostatnie pożegnanie. Dobiło mnie milczenie, jak piach sypnięta w oczy cisza. Niepisanie nocą długi wiadomości. Pocałunek na szyi, ostatni zapach naszej słabości. Moje i nie moje miejsca toną w tęsknocie do czegoś, czego nie było, a jednak się stało. Obrączka to mój dopływ krwi i wspomnień. Makijaż. Makijaż ukrywa niewyspanie. W śnie kochałeś mnie bardziej. Zakrywa strach przed akceptacją siebie. Daje szansę złudnego piękna i krótkiego romansu. Makijaż jak obraz na twarzy z porcelany, kruchej od stresu i życia. Na niej pejzaże miękkiej wyobraźni, pragnienia miłości, rozmazanej szminki na ustach, powątpiewania w powietrzność. Nikt. Niech wszystko ucichnie i zniknie. Wezmę tylko tę szminkę i wyjdę. Niech deszcz rzuca we mnie wyzwiskami. Przecież wiem, że nic nie zrobiłam tak, jak należy. Może kiedyś ktoś wspomni, że byłam z tą szminką na ustach człowiekiem. Nie czas na róże. To nie jest czas na róże. Słońce zgasło bliżące zakapu. Księżyc rozlał się na dywanie. To nie jest czas na róże. Pustka zjadła moje wnętrze i sentyment wszedł w usta. To nie jest czas na róże. Nie pytaj i nie myśl, jak długo kruszyło się moje serce. To nie jest czas na róże. Odpukam wszystkie dzwony. Wiersz bez tytułu. W zawiłych komnatach życia wirują jak zamieć słowa. Jak lustra potłuczone pękają usta w kroplach deszczu. Miękną myśli kołyszą się w ciemności. Obrazy wspomnień w pokruszonych dłoniach. Zamiera wczorajszy dzień. Wciąż płoną gesty w błękitnym różaniu gorącym kubku karmelowej herbaty. O to dziękujemy. Jeszcze porozmawiamy na chwileczkę o poezji. Co chciałbyś może... Ja wiem, że to ciężko czasami mówić tak na swoich wierszach. Co chciałbyś przekazać swoim czytelnikom, czym się, słuchaczom dzisiaj, czym się podzielić, może jakimi wartościami, albo refleksjami, spostrzeżeniami, uczuciami? Tak, to jest najlepsze pytanie, jakie może być.
Tak naprawdę już wcześniej, nawet w audycji radiowej Bartka, mówiłam, że często ludzie myślą, że jestem zawsze z nudną osobą. Jestem bardzo taką osobą melancholijną, niespełnioną wiecznie, ale tym nie bardzo jest to. Każdy z nas ma w swoim życiu takie momenty, gdzie po prostu coś pęka. I ja myślę, że w moich wierszach, jeżeli ktoś przeżył podobną sytuację, musi się tym odnaleźć. Po prostu to nie jest tak, że tylko ty, czy ty, czy ty macie czasami gorsze chwile w życiu. Generalnie każdego z nas to spotyka, ale mimo wszystko myślę, że w moich niektórych utworach, bo niektóre faktycznie będą mogą takie znane zapytania na razie, ale w niektórych utworach można odnaleźć taką takie małe zacieleńko nadziei. Bo to nie są pierwsze, które mnie już, że tak powiem, spisują na straty, to co piszę, że jest tak, tak i tak, już jest koniec. Tylko całość jest taka jedna furtka otwarta, gdzie każdy z nas może sobie dopisać jeszcze resztę tej historii. No tak, bo moim zdaniem w ogóle poezja to jednak jest rozmowa, jakaś rozmowa z czytelnikiem, jest budowanie jakiejś relacji, co prawda trochę nietypowych, takich nie tak jak w życiu, że jest pytanie-odpowiedź czy rozmowa. Ja to nazwałem jednym ze swoich wierszy meta-rozmowy, czyli coś takiego, tak samo jak na przykład modlitwa, czy sztuka w ogóle generalnie. To jest rozmowa z człowiekiem, który gdzieś tam jest, słucha czy czyta nasze wiersze, ogląda nasze obrazy, rzeźby. To może w takim razie pytanie, dla kogo piszę, czy jak wyobrażasz sobie swojego odbiorcę, no co się rodzaje? Piszę dla każdego. Chociaż wiadomo, że dziecko raczej nie zrozumiałoby tego, ale myślę, że moja poezja, moja twórczość nie jest jakby zamknięta. Każdy może, chciałabym, żeby każdy mógł czytać, każdy chciał mi czytać. Myślę, że i mężczyźni, i kobiety odnowią to coś w tym. Nie tylko pierwsze, ale w moich telefonach, czy w jakichś krótkich prozach, czy na przykład w jakichś moich rozważaniach. Tak? Także myślę, że moja poezja jest dla każdego i chciałabym, żeby czytano. Tak, jak każdy. A uważasz swoje wiersze za bardziej łatwe, przystępne, czy może trudniejsze, wymagające jakiegoś tam jakiegoś przygotowania języka? Wrażliwości na pewno, to wiadomo. No właśnie, nie. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że do niektórych tekstów trzeba byłoby się przygotować, albo przeczytać je co najmniej 20 razy. Bo jak ja sama wracam do tekstu, powiedzmy z gimnazjum, z liceum, to ja czasami zastanawiam się, jakim cudem ja coś takiego mogłam napisać, że ja sama tego nie rozumiem. I dokładnie, czy w takim sensie, że na tym etapie życia zastanawiam się 3 razy, co ja miałam w tym momencie po prostu na myśli, bo tam jest tyle różnych metafor, tyle różnych słów, że można to odbierać w dwóch, tak? I po prostu uważam, że nie przygotowania może jakiego takiego nie trzeba by było, tylko po prostu czasami trzeba też się posiadać zastanowić, co miałam na myśli. Myślę, że pewnego jakiegoś takiego przygotowania duchowego, jakiegoś takiego nastroju może w tym sensie, nie miałbym się jakiegoś przygotowania intelektualnego, czy czegoś tym rodzaju, nie. No. Ale teraz tak, przemetowałem twoje wiersze, bo się przygotowywałem do tego wieczoru i dałem sobie 2 cytaty i później będzie pytanie. Cytat pierwszy pochodzi z wiersza, który już przeczytałaś nie raz na górze. I pytanie drugie, chyba tego wiersza jeszcze nie czytałaś, wiesz, zaczyna się od słów z zawiłych poplatach życia. I chciałbym, żeby Państwo bardzo się wsłuchali w ten cytat. W pokruszonych dłoniach zamiera wczorajszy dzień. Moim zdaniem właśnie ten drugi cytat jest rewelacyjny, poetycko, naprawdę. Jak na tak młodą aktorkę. No, aktorkę też. Autorkę. Naprawdę już widać jakieś tam opanowanie warsztatu. To już mi się są próby. Ale myślę, że jak na takie pisanie jeszcze młodego autora, przed debiutem, przed jeszcze takimi doświadczeniami pisarskimi, myślę, że to jest znakomity cytat, który też pokazuje twoją pracę nad tekstem. W pokruszonych dłoniach zamiera wczorajszy dzień. Jest to bardzo piękne, uważam. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą. I moje pytanie, jak pracujesz nad tekstem? Jak rodzą się pomysły twoje na pierwsze? Takie jak właśnie te frazy czy metafory, ukierunkowa tajemnicy twojej kuchni teraz. Tak. To jest też dość ciekawe, ponieważ nigdy, ale co nigdy, chyba w takich wyjątkowych sytuacjach, co powiem, miałem wierzę. Ja nawet nie pracuję nad warsztatem.
bo wiesz, że nienawidzę siadać i powiedzmy, napiszę wiersz i potem mam go zmienić. Zawsze mi to nie wychodził. Bardzo się przy tym denerwuję, bo mówię, fajny pomysł i w ogóle cię nie rozumiem. I albo w tym momencie, kiedy piszę o zmianie i w tym momencie jest ok, albo potem do niej wracam. Kompletnie nie rozumiem właśnie tam przyznania się do tego. Po prostu nagle po prostu, nie wiem, coś robię, jadę tramwajem do pracy, jestem w pracy, to sobie w pracy całą piosenkę. Przyznaję się, po prostu coś mi... Coś a to tak spływa treść razem z formą natchnieniem, tak? Nie wiem. Nie, powiedzmy, mam zdanie, powiedzmy, siadam, mam to zdanie i od razu mi się czytam to zdanie jeszcze raz i od razu mi się na jakiś tam pomysł tworzy w głowie i w tym momencie wszystko spisuję. I nawet to nie do końca jest tak, że ja w tym momencie odczuwam to, co mi wpadło do głowy. Tylko po prostu jakaś tam myśl, przypomniałam sobie coś, i po prostu zaczęłam to kształtować. I w tym momencie powstajesz, a tak powiem. Szczerze mówiąc, aż głupio się przyznać, ja dosyć podobnie piszę. Też u mnie to jest błysk, iskra, błyskawica, nie wiem jak to nazwać. Po prostu piszę i bardzo często też forma też od razu mi się kształtuje. I najwyżej kilka takich poprawek. Potem to nie jest tak jak u innych autorów, że ciężko im się pisze, że wracają do tego po tygodniu, po miesiącu. U mnie to bardzo rzadko też wychodzi. Czyli mamy tutaj też taką podobną lekkość pisania, łatwość. Nie wiem, to, oczywiście najważniejszy jest tak naprawdę efekt. A czy się pisze tak, czy inaczej, to jest inna sprawa. Może na zakończenie tych rozważań o poezji w ogóle i o poezji twojej. Twoje literackie plany, no wiadomo, że marzysz na pewno o pierwszej książce, o pierwszym tomiku wierszy. Czy może już masz jakieś rozmowy z wydawcą, czy myślałaś o tym? I jeszcze drugie pytanie. W związku z planami literackimi, czy są jeszcze jakieś tematy, które uważasz za fajne poezji, za wartościowe, za warte poruszenia, ale jeszcze tego nie zrobiłaś? Jeżeli chodzi o wydanie, to jeszcze zastanawiam się, bym cały czas myślał o tym, ale przyznam szczerze, że jeszcze nie próbowałam do nikogo się odzywać, ani rozwiązać kontakt, po prostu. Albo to wynika z tego, że do końca nie jestem pewna tego, co piszę, albo po prostu dlatego, że może po prostu ciężko jest mi się zebrać, tak? Może też chodzi o to, że boję się odmowy, albo też wiadomo, wydanie książki to są koszty, tak? Po prostu to nie jest do końca taki prosto, jak się wydaje. Myślę, że chciałabym jednak na przykład na jakimś już roku coś wydać i będę o to w jakiś sposób walczyć, jeszcze nie wiem jak, ale będę. Jeżeli chodzi o tematy, które tutaj poruszyłem, ja myślę, że z wielkich lat do nam te tematy sami przychodziły, bo po prostu życie nam nas tak, życie nas po prostu jakoś też nastraja, pokazuje nam różne rzeczy, bo z wiekiem wiadomo, wszystko się zmienia wokół nas i podejrzewam, że te tematy po prostu przyjdą przy nas. Na dzień dzisiejszy myślę, że tych tematów mi nie brakuje akurat. No to może przez to jeszcze trochę. Wiersz bez tytułu. Jesteśmy początkiem, wybieramy momenty na nowe życie. Zaczynamy od końca, z czasem bez strachu. To nie koniec nadchodzi, to my. W bezmyślnym biegu wyznaczamy własny moment. Moment. Nie pojawił się w odpowiednim momencie, choć żaden moment dla niego nigdy nie był odpowiedni. Zbierał moje słowa, kolekcjonował w zakazanych albumach, układał moje zdjęcia w zapurzonych pudełkach. Chronił mnie przed burzą, zabierał do lasu, ale nigdy nie pojawił się w odpowiednim momencie. Na pożegnanie. Wrzucam listy z głowy, obietnice i dotyki. Wierzę, że będzie lżej, bez zbędnych liczeń. W końcu ciebie już nie ma. Został tylko kurz nakarmiony w ustach, przyjemny dreszcz na szyi i szept nieodpowiedniej czasowo miłości. Zabawa. Chowamy szczęście w dziurawych kieszeniach, nie mając grosza przy duszy. Zapominamy o urodzinach, imieninach, zapisując każde spotkanie w kalendarzu. Nie wstyd nam łupić się w środku dnia, lecz boimy się mówić o uczuciach. Odkładamy życie na później, by brać jak najwięcej się da. Nigdy nie znudzi się nam zabawa w hipokryzję. Zasady doskonale każdy z nas zna. Pocztówka. Pobudziłam w sobie tęsknotę do miejsc i ludzi. Wspomnienia malowały widok głodnej publiki przed podrażkowym gmachem.
wieczór w kawiarni literackiej wzmagał poetycką euforię zmysłów, dokarmiał artystyczne dusze. Mija czas. Pocztówkę zabrał wiatr, a ja zachowałam w szufladzie serca bydgoskie pejzaże, zachwyty lustrzane brdy, zakochane mosty i perłową operę. Spacery po moim mieście nigdy nie dotykały duszy głębiej i mocno. Wiersz bez tytułu. Nie zapamiętam tej nocy, bo nie tylko dzień za dniem, nic poza tym. Wszystko za mgłą. Nie zacierają się ślad stóp, coraz łatwiej zbłądzić, zgubić się w korytarzach świadomości. Nie szukaj we mnie ukojenia, cierni rzeczywistości poraniły me ciało. Wracam do równowagi. Czasem sobie zapłaczę. Przepraszam. Nigdy nie odnajdziemy się zbyt szybko po ranach ciętych słowami. Zgubimy zaufanie, rozpieścimy rozczarowanie, wrócimy na ziemię. Zirytuje nas czyjeś zaślepienie, ale wciąż będziemy biec za zwykłym słowem przepraszam. Wiersz bez tytułu. Zamiotłam pod dywan wszystkie twoje grzechy. Nie chciałam wiedzieć nic o bólu i samotności. Źle przeliczyłam drobne, odłożone na wypadek zawodu. Z czasem pozbyłam się dywanu, z nim zniknęły przeterminowane grzechy. Wypiłam łyk wybaczenia, szklanka stała się pusta i czysta. No, dziękuję. Teraz powiem sobie parę słów o czymś innym, o innych twoich aktywnościach, bo wiadomo, bo to nie jest, wiadomo, być może wypadła osobą, że to nie jest tylko poezja. Dzisiaj przyznasz nam chyba dwa felietony swoje, mam przygotowane. To może od felietonu zaczniemy. Dlaczego zaczęła się uprawiać właśnie tę formę i powiedz coś właśnie, czy dlaczego do tego może potrzeba jakiegoś innego rodzaju, nie wiem, patrzenia na życie, na duchy? Jeżeli chodzi o felietony, zainteresowałam się tą formą pisania w liceum, gdy miałam też zajęcie z dziennikarstwa, bo byłam w liceum podpisu dziennikarskim z elementami fotografii. No i oczywiście trzeba było taki felieton napisać, dostałam ładną ocenę, chyba piątkę z tego co pamiętam. I byłam zachwycona w ogóle, że jeden, że napisałam felieton, w ogóle ja napisałam felieton, super fajnie. I później zapomniałam o tym, tak, więc już nie pisałam, ale w pewnym momencie, kiedy wierszy mi nie wystarczały, chciałam powiedzieć coś więcej i chciałam jakby pokazać swoje spostrzeżenia na niektóre sprawy, to po prostu wróciłam do tej formy. I to było takie przypadkowo, bo zaczęłam po prostu pisać różną notatkę, z której na końcu wyszedł mi po prostu felieton. I po prostu też bardzo lubię tę formę, bo można trochę tymi słowami sobie zadać. No właśnie, bo myślę, że sama też tu powiedziałaś, że w felietonie można trochę inaczej, co innego wyrazić, czyli na inny sposób niż w poezji. Bo wiadomo, że poezja to pewna kreacja artystyczna, to jest bardzo specyficzne widzenie świata, to jest jedna taka wielka metafora, taka synteza można powiedzieć. Natomiast tutaj możesz analitycznie już oglądać świat, oglądać różne mechanizmy rządzące ludźmi. Człowiek jest właściwie istotą społeczną, to wszyscy wiemy. Tu chciałbyś coś dopytać, może jakieś źródła inspiracji, poza tym, że kazałeś tak wziąć powinien, to czym takie było zadanie? Czy może inspirowałaś się jakimś felietonistą, felietonistką w czasopiśmie? Nie. W sumie zaczęło się od filmu i potem sobie do filmu też zakupiłam książkę, która tak po dostałam książkę, po prostu się włożyło do czego serialu. I główną bohaterkę właśnie wysyłała felietony. I tak jakoś, jak on się w trakcie filmu nas trzymał, to jeden czymś pokazywał to wszystko. I tak stwierdziłam, że to jest bardzo, ona pisała bardzo kobiece te felietony, one były takie bardzo lekkie, były też takie dość ścisłe, ale też pokazywały, że kobiety potrafią myśleć o czymś więcej niż tylko ciuchy, tylko skarpetki i te inne rzeczy. I jakoś tak popłynęło to samo. I jakoś tak nie zagłębiałam się w to bardziej, po prostu zaczęłam sobie pisać. No i felieton oczywiście na mojej półce słyszałam są felietony z Milianu, oczywiście, bo jakże to inaczej. Także też trochę mój tej inspiracji było z takich z Milianu, ale jeżeli chodzi o swoje pisanie, to nikt mi się nikt mnie nie zainspirował, po prostu sam to dobrze.
W ogóle no, czytałem parę felietonów też na Facebooku, nie tylko. I muszę powiedzieć, że naprawdę tak są napisane, tak jak felietony, że to nie jest takie przypadkowe gadanie gdzieś tam. To ma formę felietonu i no, jest napisane z takim nerwem, można powiedzieć, z taką no, inteligencją, ustawliwością, wrażliwością. Bardzo ciekawie się pokazuje pewne zachowania ludzkie, czy może brak tych zachowań, mechanizmy właśnie rządzące naszym społeczeństwem, czy w ogóle społecznościami, mężczyźni, kobiety i tak dalej. Myślę, że to naprawdę dobrze wróży na przyszłość, także temu gatunkowi. Poza felietonem piszesz też dziennik, z tego co wiem. Tak, jesteś aktywna w sieci, masz swój profil oczywiście. No, jesteś od początku z nami na Myśli Poetyckiej, na profilu, który założyłem razem z Arturem Łukasikiem, który tu jest obecny. Od niedawna prowadzisz również swój blog Free Art, który też jest na Facebooku. To powiedz tam coś właśnie może o tym blogu, w ogóle o twojej aktywności medialnej. Jeżeli chodzi o Free Art, chciałam stworzyć stronę i blog, bo mam i stronę, a to jest blog, ale niestety ostatnio z braku czasu trochę, niestety mam zaległości, ale mam zmarnieje i też się nadrobić po prostu. Tam jest napisane, że to jest smakowity koktajl wszystkiego, czyli z racji tego, że nie tylko piszę, ale też jesteś aktorstwem, filmami, dziennikarstwem, manguję, jestem wizerzystą, bo chciałam, żeby ten Free Art właśnie był taką wolną przestrzenią artyzmu. Że innego dnia powiedzmy wstawię sobie zdjęcie do obrazu, drugiego dnia powiedzmy felieton, innego na przykład nagram kawałek muzyczny, po którym śpiewam i to też umieszczę, albo coś jakiś film aktorski, tak? Po prostu być taka przestrzeń, żeby wszystko można było w nim zamieścić, żeby mogła pokazać sobie moje różne twarze, bo tego jest bardzo dużo i chciałabym w końcu też dzięki temu może do końca upewnić się w tym, w czym czuję się najlepiej. Bo no, i póki co najlepiej czuję się wpisami, to coś inne i chyba najlepiej wychodzi. Aczkolwiek to aktorstwo i te inne właśnie akcje, takie śpiewanie właśnie, to mnie strasznie kręci i uwielbiam po prostu to. Bo w momencie, kiedy zaczęłam śpiewać albo grać aktorstwo, to się jest zupełnie inną osobą i nie widzę w ogóle publiczności. Bo jak mówię, bo widzę, ale jak gram, po prostu to nie zgłoszą się postać i mnie nie mamy. Czy nie obawiasz się takiego może zarzutu, że to jest jakieś pytanie kilku ptaków, jakby kilku słów za jeden oko? Już miałam taką sytuację, że nawet taki singing w Warszawie, gdzie na pan jest traktowany tak, że właśnie jest taki jeden utworzał, to jest wulgarny niestety, ale w każdym razie człowiek orkiestra i po prostu traktował tak, że generalnie wszystko robię, nie? I jestem taka super. A to wcale nie o to chodzi. Uważam po prostu, że jeżeli człowiek ma wiele pasji, to lepiej jakoś się wyłożyć w jakiś swój sposób na to, żeby te wszystkie emocje, czy powiedzmy jakieś sytuacje w życiu, przełożył ten artyst. Bo gdyby też nie moja wrażliwość, to bym nie robiła tego tych rzeczy. I uważam, że dzielenie się z ludźmi, swoją pasją, nie w sposób taki straszne, że wywyższający się, że jestem nie wiadomo super i w ogóle, jest w porządku, bo znam wiele osób, które kompletnie nie mają żadnego pasji, żadnego choroby, narzekają, że kurde, bym tak chciała na przykład móc, nie wiem, wizyt albo cokolwiek. I właśnie dzięki temu, że ja pokażę kilka tych sfer artyzmu, to może ktoś akurat coś wychwyci i się sam załapie na coś. Ale co dla ciebie właśnie, teraz myślę, że poezja jest taka najważniejsza i myślę, że będzie. Znaczy, to nie znaczy, że nie masz próbować czegoś innego. To myślę, że jednak powinno się mieć jedno, jak ten cykl taki węstwo, że tak wyrażę, czyli taką główną pasję. Co nie znaczy właśnie, że nie można próbować czegoś innego. No to może tutaj dla odmiany właśnie twoje dane to by znaczy. Że państwo się właśnie zorientowali, jak piszesz. Tak. Tyle słuchać jakieś dźwięki z telewizora. Kolejny lekko zabawny, ironiczny serial odbija się od ściany w co wieczór. Zielona herbata w dłonie i nieskończoność myśli. Chwytam za telefon i przeglądając w nim kontakty, uświadamiam sobie, że nie mam do kogo zadzwonić o godzinie 23. Jakim cudem? Jeżeli i w twoim życiu pojawia się motyw, który przedstawiam, dokładnie przeczytaj to, co teraz napiszę. Na co dzień obcuję z masą ludzi, w pracy, poza pracą, na portalach społecznościowych i na osiedlu. Mam wielu znajomych mieszkających w różnych miastach za granicą i wygląda na to, że powinna mieć ogromny wybór, do której osoby w danym momencie moje ego ma ochotę zadzwonić. Jednak wcale to nie jest takie cudowne, jak się wydaje. Na
naprawdę w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że każda z tych osób ma swoje życie, pracę, rodzinę, obowiązki. Zostajemy sami. Nie można nikomu zarzucić, że posiadanie rodziny lub sprawy zawodowe uniemożliwiają tym osobom kontakt, bo to nie jest prawda. Prawdą jest to, że niezależnie od trybu życia, jaki ktoś prowadzi, jeśli ktoś daje nam otwartą furtkę kontaktu i oddania siebie jako osoba bardzo bliska lub jak powoli przyjaciel, to zawsze odbierze od nas ten cholerny telefon. Ludzie przestali pojmować tą szlachetną zasadę. Niektórzy boją się wykonać pierwszy telefoniczny krok, albo po prostu tak jak ja, z troski o spokojną noc mojego rozmówcy, wolą po niej nie zaburzać. Można też określić to jako myśl, że nie żyjemy w amerykańskim serialu z lat 90. i nasze życie nie kręci się wokół nocnych rozmów o wszystkim i o niczym. Nie wyjdziemy z nikim po północy na spacer po mieście, zresztą w niektórych miastach po prostu strach się bać. A poza tym są miasta, które w tygodniu umierają o tej porze. Chciałoby się wyjść na kawę w papierowym kubku, do jakiegoś nocnego baru, podziwiać nowe światełka na budynkach, usłyszeć skrzypkę grającego na starówce, minąć piękne i szlachetne pary, które zapewniają sobie nadzwyczaj romantyczny nocny spacer, lub po prostu młodzież idącą na piwo. Trzymasz telefon w dłoni, odkładasz, znów sięgasz, przeglądasz, odkładasz. Leżysz w łóżku i bawisz się w układanie puzli z twojego życia. Słodką rozrywkę przerywa dźwięk komórkowego dzwonka. Biegniesz do kuchni, odbierasz, nie patrzysz nawet, kto dzwoni. I stało się, ktoś o tobie pamięta. Ktoś myśli o nocnej rozmowie, ktoś jest i myśli. Nawet jeśli przez miesiące się nie odzywał. I dostajesz informację, że inni też myślą, ale nie mogą teraz rozmawiać, bo są zmęczeni lub chorzy. Ale odezwą się, obiecują, przekazują pozdrowienia. Padły im telefony, laptopy, tablety, ale są i tęsknią, i żyją, i będą. Tryb zablokowany. Skurcz w żołądku zafundowało poczucie strachu. A co jeśli mi nie wyjdzie? A co jeśli nie pójdzie tak, jak sobie wymarzyłam? Przełamując swoje bariery, upadamy na samo dno, ale jest to przyjemne i fascynujące dno. Gdy znajdziemy się w tym miejscu słodkiego zniżenia się do parteru swoich możliwości, wzbijemy się wprost na najwyższe piętro luksusowego apartamentowca. Tylko ilu z nas odważy się na tak ryzykowny krok? Bujamy w obłokach naszych planów i niedokończonych snów z nadzieją, iż kiedyś się spełnią. Nic nie przyjdzie do nas od tak. Nie zapuka do ciebie pewnego słonecznego i pachnącego kawą ranka twoja życiowa szansa i nie wręczy ci bukietu zrealizowanych marzeń. Idziemy wciąż lub biegniemy, myślimy, że na wszystko mamy jeszcze czas. I nawet gdy przekroczymy daną sferę wiekową, to i tak wewnętrzne dziecko nadziei w nas tkwi i czeka. Czujemy lekki dyskomfort. Czasem wyrzucamy sobie, że coś gdzieś z kimś mogliśmy zrobić kiedyś inaczej, nie myśląc o tym, co jest tu i teraz. Gdy postanawiamy już zaryzykować i powolutku spełniać to, czego sobie życzymy, skrada się za nami jednak mała obawa. Jest jak cień, kroczy za nami krok w krok, chowa się pod naszą kołdrą, wjada nam płatki na śniadanie i siedzi obok nas w autobusie. Jedni poddają się jej, a drudzy z nią walczą. To jak mała wojna między odbiciem lustra, a nami samymi. Jeżeli naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, to po prostu zacznijmy robić to, co wprawia nas w zwątpienie, a jednocześnie ekscytuje i zachwyca. Pewna osoba powiedziała mi coś bardzo ciekawego. Polecam spojrzeć przez ten pryzmat na lęk przed porażką, która tylko i wyłącznie uniemożliwia nasze działanie. Jeśli zrobisz nowe naleśniki i spalisz najpierw jednego, później drugiego, a trzeci zagwarantuje ci wizytę straży pożarnej przez twój brak skupienia czy zwyczajną nieuwagę, to nie znaczy, że jesteś kiepskim kucharzem, za każdym razem skrzanisz owe danie. Gdyby przez jeden błąd, jedną nieuwagę lub niesmaczną potrawę przestałbyś gotować, to byłoby niepojęte i cholernie smutne. Nie wyszło ci teraz, nie bój się. Przecież zazwyczaj robisz to dobrze, a nawet jeśli dodasz za mało mąki, uwzględnisz swoje danie, to nie oznacza, że kolejny raz będzie tak samo. Tak właśnie jest w życiu. Próbujemy i choć czasem nie wychodzi, to warto próbować dalej.
Można z tą pasją wciąż pracować, uczyć się siebie i tego, co się kocha, znaleźć się w odpowiednim momencie i czasie, płakać, krzyczeć, walczyć, umierać i rodzić się na nowo. Zastanawiam się, ile czasu jeszcze będziemy wrzucać na świetnik, w którym recykling nie obowiązuje. Może to brak pewności siebie, brak czasu i chęci, strach przed bólem krytyki zadomowiło się w nas od tak dawna, że taka kolej rzeczy jest po prostu dla nas wygodna. Oczywiście. I dojrzejemy do tego, że to właśnie ta chwila jest odpowiednią chwilą, nie będziemy patrzeć na ograniczenia czasowe związane z nieulubioną pracą, obowiązkami domowymi, zajęciami poza realnym życiem czy czymkolwiek innym. Zrobimy to tu i teraz, w tym czasie jak jest, bez żadnego zawahania, z ogromną szklanką wysokoprocentowego dystansu i psychiczną równowagą, która doprowadzi nas do odważnego celu. Włączmy z pełną już świadomością tryb zablokowany, ale strach, obawy, cóż, rozejdą się w każdą wydeptaną przez nas drogę życia. No brawo. Co chciałbyś może Państwu powiedzieć tak od siebie? Dziękuję, że wszyscy tu przyszli i dziękuję za uwagę. Bo wiadomo, że właśnie każdy ma swoje zajęcie poza pracą i innymi rzeczami, także naprawdę serdecznie dziękuję za przybycie i za wysłuchanie moich poezji. No to w takim razie może moja prośba do Państwa, jeśli ktoś z Państwa by chciał się może podzielić pytaniami, spytać o coś autorkę, podzielić się refleksjami, uwagami krytycznymi, które też są mile widziane. Proszę bardzo, może mama. Jako pierwsza się przełamać lody, nie wiem. Ja może coś powiem. Dobrze, to muszę. Ponieważ byłam na spotkaniu poetyckim Marty i tej Natalii, tak? Natalii, to muszę powiedzieć, na świece tak trochę Marty, bo to wiadomo, że się lubimy. I muszę ci powiedzieć, Marta, że bardzo się rozwinęłaś, bardzo. Masz piękne słownictwo, masz wyczucie po prostu języka polskiego, no tak bym powiedział. Tutaj naprawdę masz talent, bo poezja jest poezją, ale te felietony super, super. Naprawdę, czyta się podobne felietony w jakichś takich czasopismach, gdzie prawdziwi felietoniści starzy już piszą na różne tematy i naprawdę nie ustępujesz. Także gratuluję ci. I to, co tam jeszcze i w poezji, wiadomo, że się rozwijamy i człowiek po kilku latach, no, zupełnie inaczej myśli, a tematu do poezji będzie dalszy. Tak jakby nie było, bo tych tematów to byście już dawno przestali. No, także bardzo się cieszę, Marta, że zaprosiłaś mnie na to spotkanie i bardzo się cieszę, że przyszłam, bo widzę twój naprawdę potężny rozwój. Dziękuję bardzo. Gratuluję i życzę bardzo. No, czyli widzę, że decyzja o tym, żeby pokazać felietony, była jak najbardziej słuszna. Super, super. Tym bardziej, że takich rzeczy się nie pokazuje na wieczorach autorskich, tak? To jest jednak pewne nowum. Może ktoś z Państwa jeszcze chce o coś zapytać, Martę? Czy coś, nie wiem, podzielić się wrażeniami z lektury, z wierszy? Może ja chcę powiedzieć, też będę już na kilka takich spotkaniach autorskich, muszę powiedzieć, że Pani są smutne, takie sentymentalne te wiersze, nie? I pesymistyczne też można nazwać. To raczej byłoby teraz, jak obecna taka jest rzeczywistość, czy realia, tak to powinny być jakieś wesołe, jakieś takie życiowe, wzięte z życia, nie? Tylko, że to się tak łatwo mówi, jednak poeta ma na inne widzenie. Sporo więcej jest wierszy naprawdę smutnych i takich wynikających z rzeczy mrocznych czy złych nawet, niż wierszy wesołych, tak jak pisał Wierzyński, wesoło mi w głowie i fiołki w niej kwitną, tak? To jest naprawdę mniejszość. Zdecydowanie, oczywiście jest takie powiedzenie już takie już trywialne, że poezja rodzi się z bólu, ale coś w tym jest. Właśnie człowiek jest taką istotą, która... No niestety, bo w obliczu szczęścia, to szczęście fajnie jest, trwa przez chwilę, ale cierpienie albo jakieś tam właśnie przemyślenie, one zostają z nami dłużej, a to szczęście takie jest bardzo urodne. No też pewnie. Może ktoś jeszcze by chciał.
Ja myślę, że w poecie zawsze towarzyszy tym istnienia i jest to spowodowane tym, że poeta widzi głębiej. A ta poeta z całą pewnością widzi głębiej. Mogę coś powiedzieć na ten temat, bo pamiętam jej pierwszy tom. Tak, bardzo młodzieńczy, bardzo szczególnie na palecie barw, za który zresztą została nagrodzona. Bodajże była to druga nagroda w konkursie Mieszka. I bardzo, bardzo się cieszymy, że Marta nie rozstała się z poezją, pozostała jej wierna i rozwija się, co mamy, o czym mamy okazję się przekonać. No cóż, Marta, ja się również bardzo cieszę, że jestem tu i że ty tu jesteś, że masz jakieś tam grono odbiorców w mediach i nie tylko, jak się okazuje. No i co mogę powiedzieć? Życzę ci pełnej realizacji swoich marzeń, swoich pasji, tych mniejszych i tych większych. No i gratuluję. Ktoś jeszcze może, jak nie, to skończymy. To zaczyna mi taka świtać myśl o takiej możliwości użycia słowa na teraz.
I przyznam, że byłem zdziwiony, że im bardziej się w taką możliwość zagłębiałem, tym bardziej jak gdyby widziałem, jak ta literatura znikała. To znaczy używam słowa, a to nie jest żadna literatura. I tak się właściwie wydaje, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni, mówi się zresztą o języku nawet, też, że jest tam narzędziem czy środkiem do wyrażenia myśli, nie? Ale to tak zwane teraz, pisane przez duże T, jeżeli to brać jakby w relacji do słowa, pokazuje taką dziwną właśnie możliwość, że słowo, że to słowo na teraz jakby osiąga taką właśnie wyższą jakość niż jest do tego zdolna literatura. To znaczy to tak jakby rozróżnić, że słowem można coś przedstawiać, a przestać nim już cokolwiek opisywać. Bo na ogół jest na pierwszym miejscu to opisywanie, nie? Opowiadanie czegoś, nie? Ale taka sytuacja, w której właśnie opowiadanie jakby znika, jest przedstawianie i to jest jeszcze wyższa jakość i możliwości wyrażenia czegoś słowem. Mimo słowo, przepraszam, że słowo w ogóle ma dwie funkcje, ma i opisywanie, przedstawianie, a także kreację. To jest właśnie wtedy powstanie literatura, jak słowo kreuje. To nie jest tak, że to jest jeden do jednego, tak jak na przykład no, takie czyste, brutalne obserwowanie rzeczywistości, nie wiem, w klanie czy w jakiejś telenoweli. Właśnie prawdziwa sztuka polega na tym, że się tworzy rzeczywistość na podstawie pewnych obserwacji, tworzy się nową rzeczywistość, rzeczywistość artystyczną. I wtedy to jest trafne, wtedy to przemawia. Bo jeśli to jest tylko spisanie tak po prostu tego, co się chce powiedzieć, to można równie dobrze powiedzieć normalnie, nie poprzez literaturę, nie poprzez to, co jest napisane. Ale bardzo dziękuję, myślę, że za to. Ja może powiem tak po drodze, tak mnie nawet trochę rozśmieszyła taka pewna myśl, którą sobie zapisałem, bo piszę refleksję, zadałem się takie, nie wiem, wydaje mi się śmieszne pytanie, czy Chrystus umiał pisać wiersz? Pytanie w takim kontekście, że mówimy o nim, że jest uosobieniem prawdy. Tak. Nawet nie wiem, czy ktoś by się odważył wskazać kogoś, kto się umiał słowem posługiwać bardziej i wyrażać właśnie pełniej ku prawdzie niż Chrystus. A czy umiałby napisać wiersz? Umiałby na pewno. Jestem przekonany, tak. Zresztą na ludzką sprawę można kazanie na górze uznać za fermat, tak? Myślę, że on miał swoimi słowami do przekazania coś znacznie więcej niż tylko literaturę, niż tylko wiersz. Ale jestem przekonany, że był umiał. Na przykład święty Paweł, co napisał, nie pisał wierszy, nie był takim poetą zawodowym, że się tak wyraża, tak? Ale napisał przepiękny wiersz w pierwszym liście do Koryntian, hymn miłości. To jest pieśń, to jest hymn, czyli to jest forma poetycka. Więc z kolei na przykład Norwid powiedział, co z tego świata zostanie, tylko poezja i dobro. Tak? Poezja jest, w ogóle sztuka jest refleksem tego dobra, tej wrażliwości, jest ekspresją duszy. Sztuka jest ekspresją duszy, tak naprawdę. Więc poezja i dobro zostaną, tak napisał Norwid. Myślę, że to jest aktualne do dzisiaj też. Myślę, że to wszystkie chyba uwagi, jakie Państwo mieli. No, w takim razie zakończymy. Przejdziemy może do części nieoficjalnej, do rozmów kuluarowych, ewentualnie zdjęć. Państwa i gościem była dziś Marta Laura Szepkowska. Pan co by nam powiedział? Bardzo miły wieczorek. Jestem bardzo wdzięczny Jarkowi, że zaproponował Marcie. Użył gości, on zaproponował Marcie przeprowadzenie takiego
Wieczoru Poetyckiego. Pan wie, że jest pan na antenie? Nie, nie. Dziękuję.